Odporność zbiorowiskowa określa zasadę, że jeśli zaszczepimy większość danej społeczności, to nawet osoby niezaszczepione będą chronione. To jest bardzo proste do wytłumaczenia, nie ma w tym żadnej magii. Wyobraźcie sobie Państwo basen, do którego wrzucimy 100 piłek, z czego 95 ma kolor biały, a 5 ma kolor czerwony. Może się zdarzyć, że któraś z tych czerwonych piłek znajdzie się na wierzchu i będziemy mogli ją dostrzec, jednak większość czerwonych piłek nie będzie widoczna, ponieważ będzie ze wszystkich stron otoczona przez białe piłki, które w ten sposób zapewnią im niewidzialność lub rodzaj ochronnego płaszcza. W ten sam sposób, jeżeli zaszczepimy 95% naszej populacji, to drobnoustrój nie będzie mógł łatwo znaleźć osób nieuodpornionych, ponieważ nie będzie ich widział. Próbując znaleźć kolejne ofiary, drobnoustrój będzie odbijał się od płaszcza ochronnego utworzonego przez wszystkie zaszczepione osoby. To, jaki odsetek społeczeństwa trzeba zaszczepić, żeby zapewnić odporność zbiorowiskową, zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od tego, jak zaraźliwy jest drobnoustrój. Czyli ile osób może zakazić jedna osoba w fazie zakaźności. W przypadku jednej z najbardziej zaraźliwych chorób, czyli odry, trzeba zaszczepić aż 95% populacji. Jeżeli uda nam się to osiągnąć i osoby niezaszczepione nie żyją obok siebie, to wirus odry, przemieszczając się w gardle kaszlącego chorego, będzie mógł przypadkowo natrafić na pojedynczą niezaszczepioną osobę, ale już nie będzie mógł łatwo znaleźć kolejnych i zginie, ponieważ wirus odry może przeżyć tylko i wyłącznie w organizmie chorego człowieka. Natomiast w przypadku znacznie mniej zaraźliwej różyczki, tak zwany próg odporności zbiorowiskowej wynosi 85% populacji, czyli nawet jak 15 osób na 100 pozostanie niezaszczepionych, wirus będzie miał mniejszą szansę dotarcia do nieuodpornionych osób i również zginie. Ten mechanizm jednak zadziała tylko wtedy, jeżeli osoby nieuodpornione będą losowo przemieszczały się w społeczeństwie. Niestety, grupy niezaszczepionych osób mają tendencję do grupowania się. Na przykład aktywiści antyszczepionkowi wysyłają dzieci do tych samych przedszkoli i szkół. Wtedy nawet jak uda się zaszczepić ponad 85% społeczeństwa, ale te pozostałe 15% będzie skupiało się w jednym miejscu, zjawisko odporności zbiorowiskowej nie zadziała. Drobnoustroje prędzej czy później znajdą te grupy nieuodpornionych i wybuchnie ognisko. Zjawisk odporności zbiorowiskowej dotyczy tylko chorób, które przenoszą się od człowieka do człowieka. Czyli nie dotyczy takich chorób jak tężec lub kleszczowe zapalenie mózgu. Laseczki tężca żyją w glebie, natomiast wirus kleszczowego zapalenia mózgu żyje w organizmie kleszczy i w organizmie gryzoni. Tak więc zaszczepienie danej osoby nie wpływa na ryzyko zetknięcia się innych osób z drobnoustrojem i służy tylko i wyłącznie indywidualnej ochronie zaszczepionej osoby. Podsumowując, na zjawisku odporności zbiorowiskowej opiera się koncepcja obowiązku szczepień, czyli pewnej umowy społecznej w celu ochrony najsłabszych. Dlatego wszystkie państwa świata starają się zaszczepić jak najwięcej swoich dzieci przeciw najgroźniejszym chorobom zakaźnym. W ten sposób tworzą płaszcze ochronne dla tych najsłabszych, czyli osób, które są ciężko chore na przewlekłe choroby, nowotwory, dla osób, które nie mogą zostać zaszczepione z powodu przeciwwskazań, dla osób, które nie odpowiedziały na szczepienie. Pamiętajmy, że nie ma szczepionki w 100% skutecznej.